Tekst manny na 6 stycznia Dobrze liczyć nasze dni. O tego nas naucz, a doprowadzimy nasze, serca do mądrości. Psalm 90, werset 12. Komentarz parauzyjny Licząc swoje dni, chrześcijanin nie czyni tego z uczuciem smutku, ani rozpaczy, lecz z trzeźwością. On liczy przemijające dni jako liczne błogosławieństwa, liczne przywileje, liczne sposobności do opowiadania cnót tego, który nas powołał z ciemności ku cudownej swojej światłości, do udzielania pomocy innym w pielgrzymskiej podróży i do rozwijania w sobie samym charakteru w coraz większym stopniu podobającego się Bogu. By coraz bardziej stawać się kopią Drogiego Syna Bożego, reprint numer 2895. Komentarz Epifaniczny. W wyniku doświadczenia ze sprawiedliwością klasa restytucyjna będzie się modlić o zdolność do takiego analizowania swego życia z okresu doświadczania zła, by nauczyć się nienawidzić grzechu, a miłować sprawiedliwość. Nauczyć się bojaźni pańskiej jako początku mądrości. Na tę modlitwę pan odpowie w sposób, który okaże się dla ludzkości wiecznym dobrem w prawdzie i sprawiedliwości. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu rudosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego SNPD Knioba rozdział dwunasty, wersety drugi, trzeci. Od siódmego do trzynastego, szesnasty, siedemnasty i dwudziesty drugi, do prawdy, jesteście ludem i wraz z wami umrze mądrość. Również ja mam rozum jak wy, nie odstaję w tym od was. Kto miałby nie znać tych rzeczy? Doprawdy, pytaj bydła, a nauczycie, i ptactwa niebios, a oznajmi ci. Albo pomów z ziemią, a pouczycie. I niech wytłumaczą ci ryby morskie. Kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka i Wucha, że w jego ręku jest dusza wszystkiego, co żyje, i duch w ciele każdego człowieka? Czy ucho nie ma badać słów, tak jak podniebienie próbuje smaku pożywienia? U sędziwych jest mądrość, a w długości dni rozum. U niego jest mądrość i siła. U Niego rada i rozum. U Niego jest moc i rozum, Jego jest błądzący i oszust. Puszcza radców boso, a z sędziów robi głupców. Odsłania głębie okryte ciemnością, a cienie śmierci wyprowadza na światło. Rozdział 28 wersety od 12 do 28 A mądrość, gdzie można ją znaleźć? I gdzie jest siedziba rozumu? Śmiertelnik nie zna jej porządku, nie można też jej znaleźć w krainie żyjących. Odchłań mówi, we mnie jej nie ma, a może, u mnie też nie. Nie można jej dostać za szczere złoto ani, na wadze, odmierzyć za nią srebra. Nie można odważyć, za nią, złota z ofiru, drogocennego onyksu lub szafiru. Nie równa się z nią złoto ani szkło. Jej wymiennikiem nie jest złote naczynie. Korali i kryształów nie warto wspominać. Nabycie mądrości przewyższa perły. Nie równa się z nią topas etiopski, nie da się za nią odważyć nawet czystego złota. Mądrość zatem, skąd ona pochodzi i gdzie jest siedziba rozumu? Zasłonięta jest przed oczami wszystkich żyjących i zakryta przed ptactwem niebios. Abaddon i śmierć mówią, na własne uszy słyszałyśmy tylko wieść o niej. Bóg rozumie jej drogę i tylko on zna jej siedzibę, gdyż on przygląda się krańcom ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebiosami. Gdy nadawał wiatrowi wagę i określał miarę wód, gdy ustalał zasady dla deszczu i drogę dla grzmotu błyskawicy, Wtedy przyjrzał się jej i ją przeliczył, ustalił, a też przebadał i powiedział do człowieka, Oto bojaźń pana, ona jest mądrością, a unikanie niegodziwości to rozum. Rozdział trzydziesty werset dziewiąty. Nie, tylko wielcy są mądrzy, a nie, tylko, starzy rozumieją to, co słuszne. Psalm 107 werset 43. Kto mądry, niech tego przestrzega, niech się zastanowi nad łaską JHWH. Psalm 111 werset 10. Początkiem mądrości jest bojaźń JHWH. Ci, którzy, Jego poleceń, przestrzegają, mają dobre zrozumienie. Pieśń chwały na jego cześć trwać będzie na zawsze. Przypowieści Salomonowe, rozdział pierwszy, wersety piąty, siódmy i od dwudziestego do rozdziału drugiego wersetu dwudziestego. Niech mądre słucha i pomnaża wiedzę, a rozumny niech nabywa wskazówek, bo jaźni od hawucha jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Mądrość głośno woła na zewnątrz, podnosi swój głos na placach. Woła na rogu, ulic pełnych, zgiełku, wygłasza swej mowy u wejścia w miejskich bramach. Jak długo, wy, prości, chcecie kochać się w prostactwie, wy, szydercy, zachwycać się szyderstwem, i wy, głupcy, nienawidzić poznania, zawróćcie na moje ostrzeżenie. Oto wylewam przed wami mego ducha, obwieszczam wam moje słowa. Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam swą rękę, ale nikt nie zważał i porzuciliście całą moją radę, nie przyjęliście mojego ostrzeżenia. Dlatego i ja śmiać się będę z waszej klęski. Wyszydzę, gdy ogarnie was strach, gdy padnie na was zagłada niczym burza i wasza klęska nadciągnie jak wichura, gdy dosięgnie was udręka i strapienie. Wtedy wzywać mnie będą, lecz im nie odpowiem, poszukiwać mnie, ale mnie nie znajdą. To dlatego, że nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni od Ha! Nie przyjęli mojej rady, pogardzili moim każdym ostrzeżeniem. Dlatego będą jedli z owocu swojej drogi i nasycą się swoimi wymysłami. Bo odstępstwo prostych ich zabija. A beztroska głupców ich gubi. Lecz kto mnie słucha, będzie mieszkał bezpiecznie, będzie wolny od strachu przed złem. Jeśli przyjmiesz, mój synu, moje słowa i zachowasz przy sobie moje przykazania, kierując swoje ucho na mądrość, skłaniając swe serce do zrozumienia. Jeśli zawezwiesz rozum i ku zrozumieniu skierujesz swój głos. Jeśli będziesz ich szukał jak srebra i poszukiwał ich jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń J.H.W.H. i dojdziesz do poznania Boga. Ponieważ to J.H.W.H. daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i zrozumienie, on zachowuje zwycięstwo dla prawych, tarczę dla postępujących nienagannie dla ochrony ścieżek sądu i ustrzeżenia drogi swoich świętych. Wtedy też zrozumiesz sprawiedliwość i sąd i prawość, każdy dobry szlak, gdyż w twoje serce wstąpi mądrość i poznanie będzie miłe twojej duszy, rozwaga będzie czuwać nad tobą, myślenie będzie cię chronić, aby zachować cię od drogi zła, od człowieka mówiącego przewrotnie. Od porzucających ścieżki prawości, by chodzić drogami ciemności, od popełniających z radością zło, lubujących się w złych przewrotnościach, od ludzi, których ścieżki są kręte, rozbitków na swoich szlakach, aby zachować cię od cudzej kobiety, od obcej, gładkiej, w swojej, mowie. Która porzuciła towarzysza swej młodości i zapomniała o przymierzu ze swym Bogiem, boku śmierci chyli się jej dom, a jej szlaki ku duchom zmarłych, żaden z wchodzących do niej nie powraca i nie dociera na ścieżki życia, tak abyś szedł drogą dobrych i strzegł ścieżek, ludzi sprawiedliwych. Rozdział trzeci wersety od 13 do 26. Trzydziesty czwarty i trzydziesty piąty. Szczęśliwy człowiek, który znalazł mądrość, człowiek, który posiadł zdolność myślenia, gdyż zysk z mądrości jest lepszy niż zysk ze srebra, a jej zdobycie ważniejsze niż złoto, cenniejsza jest ona od pereł, nie dorówna jej nic z twoich pragnień. W prawej ręce dzierży. Długie dni, a w lewej, bogactwo i chwałę. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki, pokojem. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, dostępują szczęścia. J.W.H. w swej mądrości posadowił ziemię, dzięki myśleniu ustanowił niebiosa. Dzięki jego poznaniu rozwarły się otchłanie, a obłoki kropią rosną. Niech nie ujdą sprzed Twych oczu, mój synu, strzeż rozwagi i ostrożności, a będą one życiem dla Twojej duszy i ozdobą na Twojej szyi. Wtedy bezpiecznie będziesz chodził swą drogą i nie potknie się Twoja noga. Gdy ułożysz się do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz. Będziesz miał słodki sen. Nie będziesz bał się strachu z znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, gdyż JHWH będzie twoją ufnością i będzie strzegł twojej nogi od potrzasku. O ile z szyderców on szydzi, to pokornym okazuje przychylność. Mądrzy dziedziczą chwałę, a głupcy ściągają hańbę. To rozdział czwarty wersety od czwartego do dwudziestego drugiego. Ojciec, pouczał mnie i mówił do mnie, niech twoje serce uchwyci się mych słów, przestrzegaj mych przykazań, i żyj. Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu. Nie zapominaj i nie unikaj moich mów. Nie porzucaj jej, a będzie cię strzec, pokochaj ją, a stanie na twojej straży. Początek mądrości jest taki: nabywaj mądrości i za cały swój dobytek nabywaj rozumu. Ceni ją, a wywyższy cię obdarzy chwałą, gdy ją przygarniesz. Włoży na Twą głowę zdobny wieniec, dostarczy ci pięknej korony. Posłuchaj, mój synu, przyjmij moje słowa, a pomnożą się lata Twego życia. Poprowadzę cię drogą mądrości. Powiodę cię szlakiem prawości. Gdy będziesz szedł, twój krok nie będzie skrępowany, a gdy pobiegniesz, nie potkniesz się. Uchwyć się karności, nie ustawaj, trzymaj się jej, bo ona jest twym życiem. Na ścieżkę bezbożnych nie wchodź i nie podążaj drogą złych ludzi. Unikaj jej, nie przechodź na nią, odwróć się od niej i ominij ją. Nie zasną bowiem, dopóki nie zaszkodzą, sen ich nie zmorzy, póki ktoś przez nich nie upadnie. Bo ich chleb to chleb bezbożności, a wino, które piją, to przejmoc. Lecz ścieżka sprawiedliwych jest jak blask porannej zorzy, coraz jaśniejszej, aż nastanie biały dzień. Droga bezbożnych przypomina gęsty mrok. Nie wiedzą, oni. O co mogą się potknąć? Zwróć uwagę na me słowa: mój synu, nakłoniuka do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, strzeż ich w głębi swego serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. Rozdział ósmy wersety od pierwszego do dziewiątego: Czy mądrość nie woła i rozum nie wydaje głosu? Oto. Stanęła na wierzchołkach wzgórz, przy drodze, na rozstajach, woła przy bramach, u wylotu z miasta, u wejścia, pomiędzy odrzwiami, do was, ludzie, wołam, do synów ludzkich, kieruję mój głos. Zrozumcie przezorność, wy prości, a wy, głupcy, nabierzcie rozumu. Słuchajcie, gdyż ogłaszam wam rzeczy szlachetne. Gdy rozchylamy wargi, głoszę prawość. Tak, moje podniebienie będzie głosić prawdę. Niegodziwość jest to chydą dla mych warg. Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust. Nie ma w nich nic krętego ani przewrotnego. Wszystkie są proste dla rozumnego i prawe dla tych, którzy posiedli wiedzę. Rozdział szesnasty wersety szesnasty i od dwudziestego do dwudziestego nabycie mądrości, o ileż to lepsze niż, zdobycie, złota, a nabycie rozumu, niż srebra najwyższej próby. Kto zważa na słowo, znajduje dobro, a kto ufaje od HWH, jego szczęście. Tego, kto ma mądre serce, nazywają rozumnym. A słody dżwarg pomnaża zdolność przekonywania. Rozsądek tego, który go ma, jest źródłem życia, a głupota jest karą dla głupców. Serce mędrca udziela rozsądku jego ustom i przymnaża jego ustom zdolności przekonywania. Miła mowa jest jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekiem dla kości. Pierwszy Koryntów rozdział 1 wersety 24 i 30. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków, Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, dzięki niemu zaś wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością i poświęceniem oraz odkupieniem. Jakuba rozdział pierwszy werset piąty, a jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim szczodrze i bez wypominania, a będzie mu dana. Pieśni 74, 296, 136, 79, 22, 44, 49 Wiersze Brzasku 130 Gdybyśmy mieli tylko dzień. Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 5688. Dobrze liczyć nasze dni. O, tego nas naucz, a doprowadzimy nasze serca do mądrości. Psalm 90, werset 12. Pytania, jakie doświadczenia tego tygodnia szczególnie wpajały mądrość? Jak w nich postępowałem? Postępowałam. Jakie były ich wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.